Rodzice, a przede wszystkim dzieci mogą odetchnąć z ulgą, bo w miejscu starego budynku szkoły podstawowej przy ulicy Laryskiej w Mysłowicach powstanie nowy. Mieszkańcy dzielnicy są bardzo zadowoleni, ponieważ pamiętajmy, że czekają na budowę nowej placówki. Już dobrych parę lat. No, placówka powstanie, to będzie szkoła, hala sportowa i przedszkole. Przypomnijmy, że stary budynek szkoły został zamknięty we wrześniu 2022 roku z powodu złego stanu technicznego. Pękały ściany nośne, konstrukcja przechylała się. Dzieci oraz wszystkich pracowników tymczasowo przeniesiono do budynku szkoły podstawowej nr 15 w dzielnicy Wesoła. Bardzo staramy się, żeby poprzez imprezy, różnego typu działania, dzieci. Yy, yy, zaadaptowały się do nowych warunków i myślę, że yy, już to nastąpiło. Niemniej jednak z nostalgią wspominają swoją szkołę, swoje miejsce i yy, liczą na to, że powrócą tam. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż za dwa lata, bowiem warta ponad 30 milionów złotych inwestycja zakończy się najwcześniej w drugiej połowie 2025 roku. Budową nowej szkoły zajmie się firma Zbielska-Białej.